Witajcie w już trzecim odcinku o komputerze z domu. Dziś w końcu przejdziemy do jego testów. A jeżeli jeszcze nie oglądałeś poprzednich części, to wyświetlają się teraz w adnotacji. No a więc ponownie zrobię tak. No i gotowe. A co ja tu widzę? Tak właśnie, udało mi się w końcu znaleźć te stare głośniki. Nie chcę mówić retro, bo ja pamiętam, jak te głośniki były nowe. Czy ja aż jestem taki stary? Tak. Nie ma więc co czekać, po prostu go włączmy. Oczywiście ten sam system, na którym zakończyliśmy poprzednie wideo. Jak widzicie, coś się stało z rozdzielczością. Otóż, co takiego? Stała się bardzo przykra sprawa. Pewnego dnia chcę włączyć ten komputer i niby świeci się na obudowie zielona dioda, ale nie ma obrazu, aż nagle zaczyna lecieć dym. Jak się później okazało, po odłączeniu i zobaczeniu, co jest nie tak, okazało się, że zasilacz spalił kartę graficzną. Teraz trzeba dla niej postawić znicz w komentarzu. Dlatego też niestety nie mamy tu już karty 9400, tylko niestety GeForce 8400. Jak widać, bardzo się złączyło. Procesor 8400 i grafika też 8400. No niestety nie miałem innej zastępczej niż ta. Dla tamtej postawmy znicz w komentarzu. Ale może już nie rozpaczajmy. Zajmijmy się tym, czym mieliśmy się zająć, czyli testami. No ale zanim zaczniemy cokolwiek instalować, to podłączymy komputer do internetu. Jest oczekiwanie na internet. O, jest, dobra. Weźmiemy to. Czy będzie internet? Wejdziemy w Google. Jest! Mamy internet! Ściągniemy sobie gogle. W ogóle strasznie mnie denerwuje, co oni zrobili z wersją HTTP dla przeglądarek starszych. No spójrzcie, wpiszmy sobie Chrome, a tutaj takie coś. Błagam, proszę to naprawić, bo ja nie ręczę za siebie. Zróbcie tak, jak było, czyli tutaj z boku. No matko kochana, czy to aż takie trudne? To też jest bardzo przykra informacja. Chciałbym teraz zainstalować najnowszy sterownik Nvidia. W ogóle pamiętam, jak byłem mniejszy i próbowałem zainstalować pod tą kartę właśnie 8400. Jaki to jest zbieg okoliczności z tą nazwą, bo nie wiedziałem, którą wybrać i wybrałem na początku tą, coś było nie tak. Potem się okazało, że to jest GS jednak. Ale trochę zamętu z tym miałem, pamiętam. Szukaj, jest sterownik z grudnia 2016, no to pobieramy. Znowu kontrola, no zapomniałem tego wyłączyć. Co on tu sprawdza, ja się pytam. Trwa pobieranie net framework, no wiecie co. Jeszcze zajmie to nieco czasu. Zajmie to nieco czasu. A potem się okaże, że 2 godziny. Chyba się zrobiło, czy tak. Przy okazji wyłączę tą głupią kontrolę. W ogóle to nie powiedziałem wam tego, ale do tego komputera dołożyłem 4 GB RAMu ostatnio. No nie. No nie. Wiecie, co to oznacza? Musimy zainstalować Service Packa 1. Czy ja mam pendrive'a? Na szczęście jest takie, że go znalazłem. A tak poza tym, pokażę wam coś. Jak pewnie widzieliście, to coś tutaj się zmieniło. Pokażę wam, co to jest. Dorobiłem się złącz USB na panelu przednim. To też dlatego na górnej obudowie nie mamy tej dziury. A propos obudowy, to jeszcze zmienił się napęd DVD z ATY na SATE oraz napęd dyskietek, który w końcu czyta dyskietki, a nie dość, że to jest w kolorze czarnym, czyli pasującym do obudowy. Jak ja dostałem tą dyskietkę, to po prostu się tak cieszyłem, że jest, będzie pasowała do komputera na odcinek, pokażę do kamery. A wracając do pendrive'ów, to serdecznie nie pozdrawiam tego złącza, ponieważ spaliło jednego pendrive'a. Z tego powodu, że na początku USB miały być tam na górze
i próbowałem tam rozciąć tą płytkę i w ogóle wylutować. Potem jednak doszedłem do wniosku, że tutaj zrobię dziurę, a tam zakleję. No i potem, kiedy wlutowałem z powrotem, to się okazało, że chyba coś źle wlutowałem, ponieważ spaliło pendrive'a. Dlatego te USB nie działa w ogóle, odłączyłem je tam od płyty. Działa tylko to i to się trzyma dobrze. A to nie wiem, czy działa, bo tego nigdy nikt nie umiał podłączyć. Dobra, przecież nie będę się rozczulać nad pendrive'em, po prostu to kopiujemy. No, service pack 1, dopiero tutaj, matko kochana. No trochę to zejdzie, ale po co jakiś punkt przywraca, jak nigdy i tak tego nie przywrócę z powrotem. Wiecie co, nie, po prostu ja do was wrócę, jak ja to zrobię. Wykrakałem. Niestety instalacja tych wszystkich sterowników i do płyty, i ten service pack, i te dodatkowe rzeczy, takie jak Internet Explorer 11, zajęło mi 1,5 godziny. A tak w ogóle jem sobie loda. Nie mam komu zrobić loda. Sezamie, otwórz się. To jeszcze nie zbyt wzruszające. Dobra, niech będzie. No to zaczynamy. Pierwszą grą, jaką uruchomiłem, było GTA. Po ustawieniu w miarę wysokich ustawień w menu było 60 klatek, ale w grze... Może to moja wina, bo coś źle ustawiłem, ale tą grę da się w tylu klatkach przejść. A przy okazji trochę sobie pojeździłem, bo o to chodzi, nie? Następną grą, w którą zagrałem, był Need for Speed Underground. Oprócz tego, że trzeba było ściszyć muzykę, po ustawieniu detali na wysokie, zobaczymy jak wyglądają te samochody w wysokich detalach, to gra chodziła na stałych 60 FPS-ach, co sprawiało, że grało się w nią naprawdę przyjemnie. A wysokie detale sprawiły, że gra wydaje się być bardziej dzisiejsza. W ogóle to ta gra jest klimatyczna. Ponownie, fajnie mi się w nią grało. Trzecią grą był, który mnie zszokował. Nie wiem, że świat renderował się strasznie długo, to gra łapała chwilowe zwiechy, które strasznie wkurzały. Lecz wydaje mi się, że jest to wina karty graficznej, bo miewała ona problemy z Minecraftem. Może nie objawiały się tak jak tutaj, ale pamiętam, że zamiast zawiechy wyskakiwał czarny ekran. No czyżby gra procesorowa przestała być grą procesorową? Tak. W momencie, gdy uruchomiłem wersję na starą jawę, to dało się uzyskać płynne FPS-y. Była to wersja bez Optifine'a, a z nim byłoby pewnie jeszcze lepiej. Beta też dobrze działa. Więc skoro nastała taka sytuacja, to aż chciało się zagrać. A z rzeczy użytku codziennego to... Da się używać Office'a 2007, czyli mojej ulubionej wersji, jak i pewnie wielu. Pisać dokumenty. Można robić arkusze oraz tworzyć fenomenalne prezentacje bez żadnych zacięć. YouTube to coś, co zaskoczyło mnie aż nad wyraz. Dało się oglądać w pełnym ekranie. Ogólne surfowanie po YouTubie było też przyjemne. I dziwiłem się, ponieważ na początku myślałem, że będzie się zacinał, ale działa on naprawdę bardzo dobrze. Byłem w naprawdę pozytywnym zaskoczeniu, kiedy film w Full HD wystartował bez żadnych opóźnień. A po małych modyfikacjach można było go uczynić jeszcze szybszym i ładniejszym. A tak w ogóle to serdecznie pozdrawiam te osoby, które to nagrałem. A teraz wielkie zaskoczenie, bo w gry Flash też się da grać. Niektóre. Kuźwa, tego nie da się włączyć. Wracając z Flasha na ziemię. Procesor w Cinebenchu uzyskał 162 punkty i wyprzedza go i5, któż by się spodziewał. No i nieszczęsna karta graficzna, która wyciągnęła zaledwie 3 FPS-y. No szkoda. Ale najważniejsze pytanie. Czy ten komputer jest dobry? Według mnie, tak. A więc to tak wygląda mój ukończony komputer z domu. Jeszcze pokażę wam, jak działa dyskietka. Może niektórzy już nie wiedzą. No, w taki właśnie sposób. No i tak naprawdę to tyle z tego odcinka. Tyle z tej serii. Dziękuję wam, że byliście ze mną podczas tej mojej trylogii. Cieszę się niezmiernie, że mogłem dla was to nagrać. Piszcie komentarze co do tego odcinka.
jak wam się podoba zmiana tutaj USB, że troszkę się poprawił wygląd przedni komputera. Zmieniły się też niektóre podzespoły, tak jak właśnie wcześniej mówiłem. Dodałem jeszcze jedną kość i jest teraz 4 giga RAMu. Niestety karta graficzna trochę skopuje możliwości procesora i samo to, że ona nie ma chłodzenia aktywnego, to jest czajnikiem. Zaczęliśmy od tak naprawdę samej obudowy i włożenia płyty. A teraz przed oczami mamy pełnoprawny komputer. Na ten filmik strasznie długo się pucowałem, nie mogłem, aż w końcu się udało. No i mamy trzecią część mojej miniserii. No i co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Trzymajcie się, piszcie właśnie komentarze, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje. Trzymajcie się, do zobaczenia i łokieć, puuu!